Dzień dobry. Środowy poranek. Już dotarliśmy do Nysy. A z Nysy będziemy jechać do Opola. Także dzisiaj wyjazd do Opola pewnie będzie głównym tematem. Zapraszam. No. Czy tam te palce włączone? Nie. To jest chyba najbardziej charakterystyczne miejsce w Opolu. A tam manekin, gdzie będziemy sobie coś jeli niedługo. W sumie teraz patrzę na coś nowego. Czyli skrzynki z łąką. Jest kilkanaście takich skrzynek tutaj. Stoi sobie. A rośnie w nich różne rośliny takie łąkowe. Ło, pszczoły korzystają. Mega fajna sprawa. Most groszowy. Radio Opole. Jak kiedyś będę sławny i mnie zaproszą na wywiad, to będę wiedział, gdzie podjechać. A tam jest tabliczka z poziomem powodzi. To taka żółto-niebieska. W tym domu urodził się i mieszkał Teodor Kałuża, wybitny fizyk i matematyk. Domek jak każdy inny. Misiu na terenie konsulatu niemieckiego w Opolu. Dzwon.
A przede mną pierwszy w życiu, jaki widzę, plac zabaw bouldering, czyli skałki do wspinaczki. Takie oficjalne, że one są tak wyprofilowane, że można po nich wchodzić. Są z jakiegoś tworzywa sztucznego, nie są to skały tak naprawdę, ale jest to konkretne miejsce, gdzie można się konkretnie wspinać. Według regulaminu widziałem 4 osoby na jednej takiej skałce, przynajmniej na tej. Także jestem mega pod wrażeniem. Jak komuś się nudzi i go nosi, to sobie może poćwiczyć chwyty i wspinanie się. Tajemnicze podmostowe miejsce z dziurami w przejściu. No i dotarliśmy do manekina. Można komuś wysłać pocztówkę, manekin. Zaczynamy od mrożonej kawy. Taki upalny dzień to w sumie może być dobry pomysł. Maldzia naleśnik klasyczny, szarpana wołowina w środku. No, atakuj. Sos serowy. Ja kukurydziany, też szarpana wołowina. Sos pomidorowy. Mam w środku papryczki jalapeno, mam nadzieję, że mnie nie pozamiatają. Sprawy załatwione. Kroki spacerkiem wbite. Manekin zjedzony. Została jeszcze jedna rzecz, której w odmuchowie nie ma. Uwaga, uwaga. Napięcie, emocje. Co to będzie? I samochód mi przejeżdża właśnie. Księgarnia. Idziemy do księgarni. W naszej podróży... O, kamera. W naszej podróży nastąpił niespodziewany zwrot akcji, bo okazuje się, że nasz pociąg nie ma klimatyzacji, został odwołany i będziemy jechali komunikacją zastępczą, czyli autobusem. A nie lubimy jeździć autobusem, bo strasznie nas zamula, jak jeździmy. No ale z tego, co widzę, to wszystkie pociągi mogą dzisiaj być w ten sposób odwołane na komunikację zastępczą. No więc jedziemy tym, co mamy. Kupiliśmy lokomotyw, kupiliśmy napoje, więc może jakoś przetrwamy. Na szczęście księgarnia, której odwiedziliśmy, tym razem okazała się być prawdziwą księgarnią z tanimi książkami. Kupiliśmy tam chyba ze 3 kilo książeczek, albumów, jakichś takich rzeczy. Ja sobie nic nie upatrzyłem, bo pamiętam o całym moim backlogu książek do przeczytania. Natomiast wychodząc rzutem na taśmę wziąłem coś takiego. Tłumacz rzeczy. Złożone sprawy w prostych słowach. Autor Randall Munroe. I teoretycznie o książce nie za wiele wiem, natomiast skusiło mnie to, że to jest twórca XKCD, czy taki internetowy komiks, który bardzo dobrze jest bardzo dobrą satyrą na różne rzeczy naukowe. No i dodatkowo cena 9,90 z okładkowej 49,99 też robi swoje. Książeczka wydaje się być w miarę gruba i sensowna, zafoliowana, nowa. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest klimatyzacja. Jesteśmy w autobusie. Także może nie będzie najgorzej. Lokomotywy już w akcji są. Ciekawe. Osa nas atakuje. Cięcie. Osa została złapana w czapkę i fachowo wyrzucona z autobusu. Może to i lepiej. Tak to by wsiadł i pojechał do Nysy. Tak to ma szansę wrócić do domu.
No i dojechaliśmy do Nysy. Czas okazał się być niemalże identyczny. Przejechaliśmy 2 minuty przed czasem, jak mieliśmy jechać pociągiem. Natomiast z tego, co zrozumiałem, to autobusy rozdzieliły się na... To były 2 autobusy. Jeden autobus jechał do Nysy przez wszystkie możliwe stacje pośrednie, a jeden jechał od razu do Nysy. Myśmy jechali tym, co jechał od razu do Nysy, czyli mieliśmy szansę. Jeżeli ktoś się pomylił i jechał tym przez wioski, to pewnie jeszcze trochę ich czeka przyjazd. To był się była aklimatyzacja, więc było spoko, fajnie. No i to by konkludowało naszą wyprawę na dzisiaj. PKP nas trochę zaskoczyło, ale stanęło na wysokości zadania, więc nie ma tego złego. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na następne i hej!